Karetki trafiły do szpitali w Iłży w Pionkach kilka tygodni temu. Producentem pojazdów jest fabryka w Hiszpanii, a samorządowi województwa sprzedała je polska firma. Obie karetki zostały zarejestrowane czasowo na 30 dni, tak zwany miękki dowód rejestracyjny, ale na razie nie można ich zarejestrować na stałe. Te karetki niestety, chociaż są fabrycznie nowymi pojazdami, nie istnieją w europejskim systemie ewidencji pojazdów, a to za sprawą błędu w kodzie homologacji. Okazuje się, że taki pojazd specjalistyczny, bo chociaż jest to karetka marki Mercedes, to hiszpańska firma będąca producentem tego pojazdu dostosowuje ją do zabudowy sanitarnej, specjalistycznej i każda tego rodzaju zmiana przeznaczenia wymaga oddzielnej homologacji. Jak informuje Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ostatnim czasie karetki trafiły również do innych samorządów, które nie mają problemów z ich użytkowaniem. Dziwi nas to o tyle, że o problemie starostwa radomskiego dowiadujemy się od dziennikarzy. Pan starosta nie wysłał do nas żadnego pisma, ani nawet maila w tej sprawie. No więc trudno mi się odnieść do tych konkretnych zarzutów czy problemów, bo wydaje mi się, że jeśli jest problem, to przede wszystkim należy rozmawiać ze stroną, z samorządem, który sfinansował ten olbrzymi i niezwykle ważny zakup. Starostwo powiatowe w Radomiu nie chce jednak wskazywać winnego całej sytuacji. To jest chyba splot jakichś takich nieszczęśliwych okoliczności. Mamy pismo od importera tych pojazdów, w którym wyjaśnia on, że problem dotyczy 7 tego rodzaju karetek, które zostały przekazane do różnych placówek ochrony zdrowia na Mazowszu. I jego zdaniem wynika to z tego, że firma Mercedes-Benz, kiedy sprzedawała pojazdy bazowe do przebudowy, nie przekazała jednocześnie właściwych homologacji. Jak informuje starostwo, hiszpańska firma złożyła już wniosek o rejestrację nowego numeru homologacji w Luksemburgu. Potwierdza to także Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Firma Ambulans Polska, czyli dostawca tych ambulansów, po złożeniu stosownych dokumentów czeka na zatwierdzenie aktualizacji certyfikacji o nowe numery wersji, które ostatecznie powinny nastąpić w sierpniu, czyli już niebawem. Karetki, które trafiły do szpitali w Iłży i w Pionkach, to ambulanse transportowe. Koszt zakupu takiego pojazdu to 300 tysięcy złotych.